Izolację płyty fundamentowej zaczynamy od rozłożenia na wyrównane i upite podłoże folii budowlanej grubości 0,5 mm. Folia będzie wywinięta od zewnętrznej strony na izolację pionową ze styropianu EPS, dlatego od razu przewidzieliśmy spory zapas. Na folii jako izolację pionową ułożymy styropian EPS 15 cm Terra Aqua, który docelowo znajdzie się pod ziemią. A na samym końcu pod całą powierzchnią płyty umieścimy podwójną warstwę styroduru XPS. Folia jest rozciągnięta. Trochę z rana padało i woda stoi. Ale zabieramy się za kolejny odcinek folii. No to jedziemy z folią dalej. Folia z kanału fajnie zawinie nam się na folię spod płyty fundamentowej. Użyliśmy kilku taśm do folii budowlanej. Zużyliśmy na około 200 m kwadratowych, łącznie 6 rolek, co daje około 480 m. Przy wychodzących rurach kanalizacyjnych zacinaliśmy jedynie folię w taki krzyżyk. Przełożyliśmy. Nie wycinaliśmy okrągłych dziurek, tylko tak, gdzie nigdzie się troszeczkę bardziej rozszerzyło i będziemy to przyklejać wokół rury kanalizacyjnej, żeby się ładnie trzymało. Folia gotowa, podocinana w miejscach, gdzie wychodzi kanalizacja. Wyszły 3 rolki 5x25 i 1 6x10. Folia jest 0,5 mm. Kupowaliśmy ją z Allegro. Przyjechał nam już EPS styropian Terra Aqua. Właściwie to jest wszystko, co będziemy mieli. I EPS będziemy układać wokół budynku. A tam dalej stoi XPS, którego jeszcze nam sporo przywiozą. Także robimy dalej. Za pomocą poziomicy laserowej, wkrętarki, miarki, wkrętów i deseczek przenieśliśmy sobie nasz poziom 0,15 cm niżej, oznaczając nowy poziom, do którego będziemy kładli EPS i do którego będzie wylany beton na płytę fundamentową. Według wyznaczonej wysokości będziemy kładli EPS. I co, jest idealnie? Chyba. Nie wiem, czy dzisiaj tego pierwszego położę, jak to będę tak robił. Mieliśmy dwie możliwości do wyboru. Folię położyć albo na XPS, na styrodur, albo pod. Wybraliśmy opcję pod XPS. Tak nam większość osób sugerowało i przede wszystkim tak było w projekcie. Postanowiliśmy się tego trzymać. No ale teraz mamy jeden taki konkretny argument za tym, żeby to jednak było na. Prawda? Podłoże pod, czy tam piasek został ubity do poziomu 0, ale jak się okazuje, są delikatne górki, które wychodzą właśnie teraz, kiedy chcemy równiutko ułożyć EPS. No i żeby te górki z piasku lekko powybierać albo gdzieniegdzie troszeczkę dosypać, jest to naprawdę mega, mega utrudnione, czasem niemożliwe. No w środku to będzie akurat niemożliwe. Tutaj po boku jeszcze troszeczkę możemy coś podziałać. Lepszy byłby frezowany niż ten, który my zamówiliśmy. Każdą sztukę EPS-u dokładamy albo delikatnie podsypujemy, bo niektóre napotykają na kamienie i się tak lekko chwieją. Dlatego wyrównujemy tak, żeby się nam zgadzała jedna płyta z drugą.
Musi wszystko pasować, ale już ładnie wygląda. Już się nam tworzy taka wanna. Mamy dwa słupy, które będą się łączyły z płytą fundamentową. Tutaj pierwszy przy garażu. I tam w oddali drugi. Taki ozdobny. I dwa będą słupy zupełnie poza płytą fundamentową. Mamy tutaj wykopane. Już mamy późno, ale kończymy. Połączyliśmy wszystkie EPS-y. Wkładaj ostatniego. No nie, będzie pasować. Jest! Teraz będziemy musieli jeszcze raz przelecieć wszystkie połączenia klejem, pouzupełniać tam, gdzie troszeczkę tego kleju brakuje. W nocy musiał być duży wiatr, bo jak przyszliśmy, to cały nasz dom, cała nasza opaska była delikatnie przesunięta. Po wykonaniu izolacji pionowej ze styropianu EPS pod całą powierzchnię płyty fundamentowej układamy styrodur XPS. Pierwszą warstwę po prostu kładziemy na folii. Natomiast drugą warstwę układamy tak, żeby zakryć połączenia dolnych płyt i sklejamy wszystkie kawałki ze sobą. Wszyscy pomagają jak mogą, żeby zdążyć przed deszczem. Maszynę do cięcia styropianu wykonał mój mąż. Zasilana jest dwoma akumulatorami, a obsługa jest bajecznie prosta. Zaznaczamy sobie miejsce cięcia, wkładamy płytę pod drut oporowy, włączamy nagrzewanie i opuszczamy stelaż w dół. Ciepły drut przecina styropian szybko i równiutko. No właśnie nie wiem, kierowca na tym jak mieć. Ja to wkładam, to mi to pasowało. No zaś wyciągnie tą stroną, nie? Klejusz mu dany i teraz co? Lipton? Lipton. Wydać się nowego. Prawie że. XPS-a i EPS-a kleiliśmy właściwie trzema klejami. Pierwszy był Stinger z Allegro. Nie był zły, to znaczy taki jest dosyć miękki, ale starczał na długo. Później mieliśmy Eksperta. Miał mega, mega małą wydajność. Teraz mam ostatni klej. Tytan. No i muszę powiedzieć, że tytan tu akurat nam brakło, więc dokupiliśmy w Castoramie do elewacji, ale braliśmy taki szary. O, to jest taki szary. Tytan do styrodurów właśnie, do XPS-u. No i był najlepszy, aczkolwiek najdroższy z tych wszystkich, które kupowaliśmy. 40 zł kosztował. Ten z Castoramy kosztował 38 zł. Jest fajny, bo jest niebieski. No ale nie o to tutaj chodzi. Też jest dobry. Fajna wydajność i dobrze trzyma, szybciej zastyga niż ten Stinger i Expert. Całą izolację wykonaliśmy według projektu, dlatego też folię umieściliśmy pod XPS-em. No i czy to była taka dobra decyzja? Nie jesteśmy teraz do końca pewni. No plus to na pewno można wywinąć folię po zewnętrznej stronie EPS-u. Ale niestety woda opadowa dostaje się pod XPS i zatrzymuje się na folii pod izolacją. Ułożenie styropianu EPS było bardziej utrudnione w miejscach, gdzie trzeba było na przykład usunąć kamyczek,
trudno ułożyć szalunek. Trzeba uważać, żeby folia się nie przerwała. Mamy nadzieję, że nasza izolacja zabezpieczy dom przed zawilgoceniem. No i utrudni ucieczkę ciepła z wnętrza budynku do gruntu. Dziękujemy, że oglądaliście nasz odcinek i zapraszamy na kolejne.